Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, kolejna część naszego programu. Nie odchodzimy daleko od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, decyzji o obniżce pensji posłom, senatorom, także włodarzom samorządowym. Tylko na chwilę odchodzimy od tego tematu, bo w naszym studio gość Piotr Semeniuk, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, a także portal antitrust.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy mówić właśnie o konkurencji polskich firm na rynku międzynarodowym, na rynku unijnym, a to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa, natomiast sądząc po ostatnich miesiącach, latach nawet, to żeby polscy przedsiębiorcy coraz bardziej się na tym rynku unijnym rozpychali i byli widoczni, no jest jakimś tam priorytetem polskiego rządu, stanowi ważny element polityki gospodarczej. No i przedsiębiorcy się starają, tak? I ja akurat jestem człowiekiem, który się zajmuje. Przepychają się wręcz przez tę konkurencję, prawda? Trafiają na różne rafy, czy to tak zwane publiczno-prawne, czy to tak zwane prywatno-prawne. Mhm. Jeśli chodzi o te rafy publiczno-prawne, no to chociażby można rzucić przykładem tych polskich przewoźników słynnych, tak? Którzy potykają się o regulacje dotyczące płacy minimalnej w krajach takich jak Niemcy czy Francja. Ja się bardziej znam na tych barierach prywatno-prawnych, bo ja się zajmuję prawem konkurencji. Jak pani mnie tutaj przedstawiła, to prawo konkurencji dotyczy bardziej barier prywatno-prawnych, czyli w dużym skrócie tego, że jest jakiś ten polski przedsiębiorca, który albo chce zwiększyć swój eksport, albo chce kupić jakiegoś dystrybutora, albo nawet kupić jakiegoś konkurenta. No i z różnych przyczyn te firmy w Europie, no głównie zachodniej, większe, temu polskiemu przedsiębiorcy przeszkadzają, tak? I jest parę takich pewno przykładów, o których moglibyśmy pomówić, gdzie te duże zachodnie koncerny, pewne monopoliści często w różny sposób, który pewno jest też sprzeczny z i europejskim, i polskim prawem konkurencji, tym polskim firmom przeszkadzają. No właśnie, jakie to są przykłady? No, główne znane, jeśli chodzi o nasze podwórko, to przykład firmy Fakro, okna dachowe. No i próba wtargnięcia na ten rynek światowy, zresztą udana próba, natomiast bardzo duży opór ze strony duńskiego producenta, również okien dachowych. No i cały wpływ właśnie na regulacje, to o czym pan powiedział. Tak, i to pewno nie jest duży sekret i możemy od razu ujawnić, że ja tutaj też trochę występuję jako ekspert Fundacji Pomyśl o Przyszłości. To jest taka fundacja, do której należy między innymi Fakro, ale też sporo innych polskich przedsiębiorców. No i właśnie dla tej fundacji zdarzyło mi się napisać dwa tak naprawdę raporty. Tak, jeden raport, gdzie popatrzyliśmy, jak sama Komisja Europejska traktuje takie przypadki, jak między innymi przypadek Fakro i Veluxa, no a po drugie, jak takie przypadki traktuje Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I przy tym pierwszym przypadku się na chwilę zatrzymamy, bo Komisja Europejska do dzisiaj nie zajmuje się europejską inicjatywą obywatelską, z którą wyszła firma Fakro jako pierwsza w Polsce w ogóle w 2014 roku. Zebrała konieczne podpisy, poszła do Unii Europejskiej, położyła na biurku sprawę właśnie nierównego traktowania firm w Unii Europejskiej. Sprawą urzędnicy do dzisiaj się nie zajęli. To znaczy, urzędnicy się też nie zajmują sprawą Fakro, tak? Bo to jest trochę tak, że Fakro ma problem z tym duńskim Veluxem i rzeczywiście zarzuca mu stosowanie różnych działań, takich jak rabaty lojalnościowe, umowy wyłącznościowe, tak zwanego drapieżnictwa cenowego, czyli różnych typów praktyk, które zgodnie z europejskim prawem konkurencji są po prostu nielegalne, tak? Bo jeśli na przykład stosujemy takie targetowane, to się nazywa obniżki wobec dystrybutorów tylko po to, żeby ten konkurent nie sprzedawał poprzez naszych dystrybutorów, co Fakro zarzuca Veluxowi, no to jeśli jedynym celem tych rabatów jest nie tyle jakby danie lepszej oferty dystrybutorom czy klientom, ale spowodowanie, że konkurent nie ma dostępu do dystrybutorów, no to to jest pewno nielegalne. Więc Fakro od jakiegoś czasu się dobija do tej komisji trochę znaczy w swojej sprawie, tak, a jednocześnie podnosząc szerszy problem nierównego traktowania. Jeśli chodzi o tę sprawę Fakro, to komisja rzeczywiście od paru lat, że tam się toczy wymiana pism oczywiście, tak, tylko że od paru lat w zasadzie komisja nie podjęła żadnej władczej decyzji, gdzie Veluxowi cokolwiek by kazała zmienić, tak, już nie mówiąc o jakichś karach pieniężnych. No a szerzej, jeśli chodzi w ogóle o Komisję Europejską i o to tak zwaną Dyrekcję Generalną do Spraw Konkurencji, ten DG-Comp, czyli tę dyrekcję, która się zajmuje po pierwsze sprawami antymonopolowymi, a po drugie pomocą publiczną, no to z tego badania, które ja robiłem dla fundacji, i to zresztą premier Morawiecki potem ten raport gdzieś tam pokazywał, nawet mieliśmy jak te takie na szczycie V4, gdzieś to prezentowaliśmy różnym ministrom gospodarki krajów Grupy Wyszehradzkiej, więc to gdzieś tam się odbiło szerokim echem.
albo mniej szerokim, ale ktoś na to zwrócił uwagę, no to w każdym razie z tego badania nam wyszło, że komisja jest o wiele bardziej skłonna przyznawać rację w tych sporach antymonopolowych między firmami i firmą z Europy Zachodniej, tak, że o wiele częściej na przykład komisja nakłada proporcjonalnie patrząc na PKB, tak, na potencjały gospodarcze, komisja o wiele częściej nakłada kary na firmy tego regionu za praktyki monopolistyczne, a nie na firmy regionu Europy Zachodniej, mimo że powinno być, no wydawałoby się, że powinno być odwrotnie, bo tamte firmy są jakby większe. Tak? Rzeczywiście swojego czasu było głośno o tym raporcie. Ten raport to chyba sprzed roku? Jak no to czasowo tak, to było rok temu zajęliśmy się tym, a do parę tygodni temu tak naprawdę ukończyłem dla fundacji Pomyśl o przyszłości ten raport o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no bo to jest jakby taka druga noga, że ponieważ ta komisja się nie do końca chce zajmować tutaj przedsiębiorcami regionu, że ponieważ bardziej by komisję interesuje otwieranie polskiego rynku na zachodnie koncerny niż dawanie polskim firmom możliwości konkurowania na zachodzie, no to przyjrzeliśmy się, jak w takim razie UOKiK, który mógłby jakby zastąpić komisję i pomóc trochę tym polskim firmom w tych sporach transgranicznych, jak on tym polskim firmom pomaga. No i tutaj popatrzyliśmy, jak tak naprawdę przez ostatnie kilkanaście lat wygląda polityka UOKiK-u w tych sprawach transgranicznych, gdzie jakaś tam firma z Polski wikła się w spór potencjalny z firmą zagraniczną, przede wszystkim z Europy Zachodniej. No i tu też nam wyszło nie najlepiej, bo po analizie kilkuset spraw okazało się, że UOKiK najrzadziej ze wszystkich krajów w Unii Europejskiej tak naprawdę zajmuje się takimi sprawami transgranicznymi, tak? Więc nie dość, że komisja nie pomaga, to też nasz Urząd Konkurencji jest najbardziej, no właśnie, że tak powiem, leniwy wśród organów unijnych. Pytanie brzmi, dlaczego polski Urząd Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Klientów, też konsumentów, przepraszam, nie zajmuje się sprawami polskimi? Czy chodzi o to, że one są podnoszone na arenie międzynarodowej, on może działać tylko w Polsce? Jak urząd to znaczy, tłumaczy? Zajmuje się polskimi, bo działa w Polsce, tak? No, nie zajmuje się transgranicznymi i międzynarodowymi, czyli powiedzmy takimi ambitniejszymi sprawami. To można na przykład, do tych wniosków można dojść, patrząc na liczbę spraw, gdzie urząd stosuje prawo unijne, bo z prawem unijnym konkurencji to jest trochę tak, że może je stosować Komisja Europejska, ale w sytuacjach, kiedy komisja jakąś sprawą się nie chce zająć, to nic nie broni jakby tym krajowym organom konkurencji też zastosować prawo unijne i zająć się taką międzynarodową sprawą antymonopolową na terenie danego kraju. I UOKiK to robi najrzadziej ze wszystkich organów konkurencji w całej Unii, rzadziej od Bułgarów, Rumunów, Słoweńców nawet, patrząc znowu na PKB i na populację, tak, no bo tu powiedzmy mamy minimalnie więcej spraw niż Cypr na przykład, tak, no jesteśmy o wiele większym krajem niż Cypr. Dlaczego? No właśnie, a jak ten problem kształtuje się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej? Mówiliśmy o krajach Grupy Wyszehradzkiej, o tym, że ten raport prezentowany krajom Grupy Wyszehradzkiej odbił się jakimś tam echem. Czy właśnie dlatego, że te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje nowej Unii są gorzej traktowane przez instytucje unijne? No tak nam wyszło w tym, jeśli chodzi o politykę antymonopolową Komisji Europejskiej. Także rzeczywiście jest problem tutaj, jeśli chodzi o traktowanie Grupy Wyszehradzkiej, firm z tej Grupy Wyszehradzkiej, że jakby bardziej komisji poniekąd zależy, żeby otwierać te rynki nowych krajów europejskich, niż żeby pozwalać firmom z nowych krajów europejskich konkurować i wychodzić do krajów zachodnich, gdzie oczywiście te rynki są wysokomarżowe, bardziej jakby opłacalne i tam tak naprawdę się robi pieniądze, które potem można inwestować w innowacje, w fabryki itd., itd. No więc komisja średnio pomaga, to jest jedna sprawa, więc trzeba oczywiście z perspektywy polskiego rządu przypominać komisji o tym. Natomiast druga noga jest taka, że te organy krajowe, w tym UOKiK, też średnio się takimi ambitnymi sprawami transgranicznymi zajmują. No powody są pewno różnorakie, dlaczego tak się dzieje. Ja bym tutaj nikogo o złą wolę nie posądzał, no to po prostu trochę brakuje kadr. Też jest. Komu brakuje kadr? Kadr brakuje w UOKiK-u, ale nawet nie chodzi chyba o to, że UOKiK jest niedokadrowiony, bo tam pracuje prawie 500 osób. Natomiast z jakichś powodów przez ostatnie zgoła kilkanaście lat, tak mi się przynajmniej skromnie wydaje, utarło się w przekonanie wśród społeczeństwa, konsumentów, ale też chyba polityków, że UOKiK to jest organ, który przede wszystkim się zajmuje konsumentami, tak? To znaczy zajmuje się, nie wiem, wyprzedażami, sprzedażą owoźną, tak, reklamacjami, regulaminami, prawda, klientami banków, frankowiczami. A już konkurencją mniej. Ale już sprawami firma przeciwko firmie, a nie firma przeciwko konsument mniej. Natomiast jeśli się popatrzy jakby na systemowe umocowanie UOKiK-u i podobnych organów w różnych krajach unijnych,
to tak naprawdę te nogi gdzieś tam powinny być równoległe, a wręcz bym powiedział, że ta noga firma przeciwko firmom, czyli ta noga antymonopolowa, a nie ta noga konsumencka, powinna być bardziej dokadrowiona, bo ona jest po prostu bardziej skomplikowana. Tak? Znaczy... Ale czy dokadrowiona, czy potrzebny nam kolejny urząd? Znowuż podniesie się larum, mocno widoczny, że ludzie jednak nie lubią kolejnych stanowisk, kolejnych pieniędzy wypłacanych urzędnikom. Chyba nam nie jest potrzebny nowy urząd. No to jest oczywiście kwestia politycznych i też gospodarczych priorytetów, tak? Bo jeśli chcemy zachować ten budżet UOKiK-u, który obecnie jest, no go oczywiście można podnieść, tak? Natomiast jeśli chcemy zachować ten, który jest, no to trzeba popatrzeć, jak wygląda struktura zatrudnienia w tym urzędzie i tam się nagle okaże, że prawda 3, 4, 5 razy więcej osób pracuje w tych sprawach konsumenckich, zajmuje się czy to regulaminami, czy to jakością produktów, tak, cała inspekcja handlowa, tak, czy szynka, nie wiem, 80% szynki, czy 50% szynki, no to być może też jest ważne, tak, natomiast no, można się zastanowić, ja bym pewno postawił taką tezę, że jeśli mamy mieć ambitną gospodarkę, gdzie się tworzy innowacje, gdzie tworzymy te tak zwane narodowe czempiony, o których tak głośno przecież mówią przedstawiciele rządu, no to może należałoby się zastanowić, czy ten UOKiK jednak nie powinien trochę bardziej się zajmować tymi sprawami antymonopolowymi, a nie konsumenckimi. No być może w imię tego, że od czasu do czasu ta szynka będzie miała w szynce trochę mniej szynki, no ale przynajmniej będzie firmą takim jak Fakro, innym ambitnym polskim przemysłowym eksporterom, będzie trochę łatwiej konkurować na zachodzie. I o ile, tak jak pan powiedział, być może w UOKiK-u tej złej woli nie ma, tak widzimy, że w Unii Europejskiej jest wyraźne faworyzowanie tych zachodnich firm. Jednak pytanie brzmi już ostatnie, bo niewiele czasu do końca, czy w Unii Europejskiej w związku z tym możemy mówić o wolnym rynku tak naprawdę? No, znaczy nie, bo i są te bariery publiczne i prywatnoprawne. No wiadomo, że prawda to jest trochę kwestia skali, tak? Bo nikt nie zabroni nam teraz, nie wiem, stworzyć firmy chemicznej, która będzie eksportowała do Niemiec, ale albo firmy przewozowej, tak? Natomiast no, są różne utrudnienia, które takim krajem jak Polska i krajem regionu powodują, że ciężko jest podbić te wysokomarżowe rynki. No z różnych właśnie takich przyczyn, że po pierwsze tamte kraje są bardziej wpływowe w Brukseli, po drugie tamte firmy są bardziej wpływowe w Brukseli, po trzecie tamte firmy wreszcie mają efekty skali, czyli jest im trochę taniej, tak, to wszystko nie jest takie proste. Organy konkurencji, takie jak Komisja Europejska i UOKiK, trochę są do tego, żeby te naturalne nierównowagi niwelować, natomiast no i Komisja tego do końca nie robi, i UOKiK tego do końca nie robi, przez co na przykład Fakro, tak, ma taki problem, że ma w zasadzie duże udziały w rynku okien dachowych w Polsce, w Czechach i tutaj w krajach regionu, natomiast to są rynki, gdzie te marże są stosunkowo niskie, tak, więc tak naprawdę Fakro by się stało w pełni europejską czy nawet globalną firmą, gdyby osiągnęło wysoki udział w rynku niemieckim czy francuskim, a tam ma 1 czy 2%. Na póki nie osiągnie tego wysokiego udziału, no to nie będzie mogło być w pełni innowacyjne jak ten duński Velux i nie będzie prawdziwie europejską globalną firmą i nie będzie tym narodowym czempionem, o którego tak bardzo walczymy. Rząd walczy, rząd sporo mówi o tym. I trzeba oddać, no właśnie, sporo o tym mówi. Sporo też, mam wrażenie, się zmieniło, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Mowa jest o polskim patriotyzmie, mowa jest o polskich firmach bardziej. Czy trzeba raz jeszcze postawić nacisk na arenie Unii Europejskiej teraz na właśnie równą konkurencję? Znaczy to oczywiście trzeba robić zręcznie, bo też łatwo sobie zaszkodzić oczywiście, tak? To nie jeden spór z Komisją Europejską pokazał rządu, że to nie zawsze jest tak, że im głośniej i bardziej stanowczo się rząd sprzeciwia różnym politykom Unii Europejskiej, tym z tego jest większa korzyść dla polskiej gospodarki. Wręcz bym postawił taką tezę, że to, co się ostatnio działo z Komisją Europejską na gruncie praworządności, sądów i trybunałów, no to oczywiście trochę rządowi szkodzi w tych sporach gospodarczych, prawda? Więc na przykład przy tym Fakro i na przykład przy tej polityce Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji Komisji Europejskiej, to pewno głos rządu byłby bardziej słyszalny, gdyby nie spory polityczne. Natomiast no, zakładam, że to jest coś... ciężko też uzależniać politykę od polityki gospodarczej. Może razem z Grupą Wyszehradzką stanąć jakoś tak do równej walki z krajami Europy Zachodniej. Faktem, że jeśli chodzi o produkty spożywcze i o właśnie gorszą jakość produktów spożywczych w krajach Grupy Wyszehradzkiej kontra Zachód, to jest jedno wspólne stanowisko. Być może tutaj też by się udało. Tak, to znaczy, jeśli mamy jakieś postulaty już takie na arenie międzynarodowej tworzyć, no to na pewno...
No, warto też ten Wyszehrad rozumieć nie pod kątem politycznym, bo to interesy zawsze będą różne, tak? Węgrzy są bliżej czasami Rosji, Czesi są gdzieś tam bliżej znowu kogoś, nie wszystkie kraje mają podobne interesy. W tych interesach gospodarczych pewno nawet łatwiej szukać konsensusu. Być może polityka wyszehradzka rządu powinna troszeczkę bardziej dociążyć tę nogę gospodarczą w imię politycznej, jeśli to ma być jakiś pozytywny wniosek z tej naszej dyskusji. Pozytywny wniosek z naszej dyskusji. Piotr Semeniuk, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za uwagę. Za chwilę kolejna część naszego programu.